Siema gównioze, witam was. Dzisiaj finał. Wiecie co? W ogóle mi się wydawało, że Furia wygrała z Heroics. Ja nagrałem drugi film. Jestem debilem. Nie oglądałem meczu, bo było późno i dzieci śpią. Więc nie jestem tak dobrze przygotowany na finał, jakby Furia wygrała, ale i tak jest całkiem wpyta. Jeżeli chodzi o finał, moje przygotowanie wygląda następująco. No, od samego początku wierzyłem, że Outsiders wygra. Tak, na pewno, no. Pomimo, że nie lubię ich drużyny i nie lubię kraju, z jakiego są, bardzo nie lubię, to jednak cały czas wiedziałem o tym, że ich poziom e-sportowy jest na taką skalę, że z pewnością dadzą radę przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu i dostać się do upragnionego miejsca w finale Majora. Tak, tak. Ani nie było nawet minuty albo godziny do jednej, ani dwóch nawet, żebym w nich zwątpił. Cały czas pokładałem w nich nadzieję i wiedziałem o tym, że warto jest kibicować i dawać z siebie wszystko, bo tylko te najgłupsze wybory robią z nas ludzi tam, nie wiem, jakiś tam i widzicie, że ja cały czas wierzyłem. W ogóle nie było momentu, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę po prostu mi się tak zbiegło, że mam Outsiders i oni właśnie tam daleko zaszli. Jak Outsiders wygra, pewnie wywali ich do góry. Jak Heroic wygra, to pewnie też ich wywali do góry. Ciekawa sytuacja, nie powiem, że nie. Co więcej mogę jeszcze powiedzieć? W sumie nie wiem co. Nie za bardzo mam ten. Nie za bardzo mam cokolwiek do powiedzenia, ale się cieszę, bo pewnie większość z was, którzy kupowali Outsiders przy tej aferze ze zmianem logo, przynajmniej trochę się odbiła i można sobie sprzedać je elegancko. Ja je snajpiłem, żeby je sprzedać na Buffie, a nie na Steamie, no ale co. Także ogólnie, no, życzę Outsiders złych wyników esportowych, ale życzę dobrych wyników dla swojego portfela i to się trochę wyklucza. Nie wiem, nie będę zły jak przegrają, oby przegrali, ale jak wygrają, to będę w sumie bardzo fajnie pocieszony, więc no, to by było na tyle. Trzymajcie się, hej.